Naprawdę przykro jest patrzeć, jak indoktrynowane są dzieci. Kobiety na początku nie miały swoich praw, były traktowane inaczej od chłopaków. Moja droga, dziewczynko, ja wiem, że to nawet nie są twoje pomysły, pewnie mama zainstalowała ci je w głowie, ale... Co oznacza na początku? No bo w Polsce od ponad 100 lat prawa mężczyzn i kobiet są równe, albo nawet kobiety mają przywileje. Po co? Co zmienia płeć? Co zmienia płeć? Co zmienia płeć? No, zmienia to, czy możesz być ojcem, czy matką. Płeć zmienia po części twoją strukturę mózgu, płeć ma wpływ na reakcje hormonalne w twoim organizmie. To są wszystko rzeczy, których jeszcze nie rozumiesz. Płeć ma wpływ na budowę naszego ciała, na naszą siłę, nawet czasami na długość naszego życia. Dlatego właśnie mężczyźni i kobiety zawsze byli traktowani różnie. Kobiety dostały te prawa, a teraz PiS co chce zrobić? Chce nam je odebrać! Po co? Jaka jest różnica płeciowa? Dziecko, jakie prawa PiS chce tobie niby odebrać albo odebrał? Chodzi ci o prawo do terminacji ciąży? No, tego prawa nie mają ani mężczyźni, ani kobiety. Ktoś powie, no ale tylko kobiety zachodzą w ciążę. Bardzo transfobiczne. Ale tak naprawdę w Polsce kobiety nie są karane za przerywanie własnej ciąży, a jeżeli mężczyzna, na przykład lekarz, pomógłby kobiecie w ciąży terminacji, to byłby karany. Więc mała, jakie prawa ci kto odebrał? Ty masz więcej praw niż miały kobiety kiedykolwiek w historii całej ludzkości. I po co oni to robią? Nie wiem. Po to, żeby nam żyć, tylko życie uprzykrzyć. No i takie jest dziecięce, dziecinne zrozumienie polityki. Jeżeli ktoś coś robi, to robi ci to na złość. Ty mnie wcale nie kochasz, ty mnie nie lubisz, ty mnie nienawidzisz, nie jesteś moją prawdziwą matką. Tak myślą dzieci. Natomiast ta dziewczynka nie jest winna temu, że dorośli, głównie jak widać kobiety, zrobiły z niej show. Tylko wstyd, że dorośli tak manipulują nieletnimi.